Wydaje mi się, że większość meczu mieliśmy pod kontrolą niż Radomiak. Na pewno po tym karnym, gdyby Szwaniu strzelił, na pewno byśmy ruszyli i byśmy nie oddali tutaj żadnych punktów. Podzieliliśmy się punktami dzisiaj. Trzeba to uszanować, aczkolwiek zawsze gramy o 3 punkty i nie spuszczamy głów, dalej pracujemy. Tak, no wiadomo, kiedy dostaje się taką bramkę w 90 minucie, w tej sytuacji, jakiej jesteśmy, to jest coś nie do pomyślenia, dlatego bardzo cieszy to, że VAR pomógł. Za krótko jest, żeby oceniać na pewno inna energia. Nie chcę tutaj nic porównywać i tak dalej. Mówię, wydaje mi się, że jest za krótko, żeby cokolwiek powiedzieć. Zawsze chcemy walczyć o komplet punktów, nie zawsze to wychodzi. Dzisiaj może cieszyć 0 z tyłu. Szkoda, że nie strzeliliśmy bramki. Jest to 3. spotkanie, w którym nie zdobyliśmy bramki. Na pewno musimy to poprawić. Tak jak powiedziałem przy pierwszym pytaniu, że uważam, że większość spotkania mieliśmy pod kontrolą. Pierwsze 15 minut źle weszliśmy troszkę w mecz, ale później z biegiem meczu z mojej perspektywy wyglądało to dobrze i było pod kontrolą.